Hej, witajcie. Nowy tydzień, nowe rozdanie z partyzanta yy, w samochodzie yy, na parkingu, ale melodia <ścoughs> uniemożliwia nagrywanie na zewnątrz, yy, nieważne. Troszkę o innych ludziach chciałem dzisiaj porozmawiać. To jest takie troszkę rozwinięcie tej kwestii oceniania i tak dalej, natomiast... Yy, Przyjęło się już tak bardziej przyziemniej, i bliżej nas, tak naprawdę, że bardzo często zastanawiamy się. Um, albo może inaczej, wychodzimy z założenia, że ludzie dookoła nas mają lepiej albo gorzej. Natomiast ten, ta część ludzi, o których uważamy, że mają gorzej, bardzo często um, patrzymy na to, jak gdyby w negatywny sposób, bo oni popełnili błąd, bo oni. Mogli zrobić coś lepiej, bo oni nie chcą się zmieniać, bo oni nie chcą się rozwijać, i popadamy, chcąc czy nie chcąc, w takie negatywne nastawienie co do, co do tej grupy ludzi, i szufladkujemy ich, mówiąc wprost. To znaczy, nie, nie pozostawiamy jak gdyby żadnego marginesu na błąd w naszym rozumowaniu, tylko z założenia wychodzimy, że po prostu są gorsi. Zastanawiałem się nad tym ostatnio, bo nie mogę powiedzieć, że w 100% byłem wolny od takiego myślenia i pewnie nawet w tym momencie nadal nie jestem. Natomiast mm, doszedłem do wniosku, że to, że ktoś wybrał taką, a nie inną drogę mm, i jest w takim, a nie innym miejscu, to nie jest kwestia tego, że cokolwiek przegrał, że, mm, że błędnie zdecydował. Ba, nawet jeżeli błędnie zdecydował, to przecież wszyscy chcemy popełniać błędy, żeby się na nich nauczyć, prawda? Myślę, że jest bardzo duży margines takiego uproszczenia, który, który powoduje, że nie chcemy zaakceptować tego, że inni być może świadomie są w innym miejscu niż nam się wydaje, że oni powinni być. Że oni są w innym miejscu i żyją inne życie niż my chcielibyśmy dla nich stworzyć, żeby pasowało do obrazu wyobrażenia, jakie my mamy w głowie. Tworzymy sobie wszechświat, w którym. Zniewalamy wszystko dookoła nas, zamiast tak naprawdę obserwować, uczyć się i żyć wspólnie z tym, co jest dookoła nas, prawda? Nawet jeżeli to życie to z tymi elementami oznacza nie mniej więcej jak zostawienie ich po prostu samych sobie, bo przecież nie muszę niczego, prawda? Ale z drugiej strony nie muszę też nikogo krzywdzić ani upraszczać jego sytuacji, czy wyciągać pochopnych wniosków. Może i trochę gmatwam to w tym momencie, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Kurczę, nie wiem, czy ta kamerka coś nieostro. O, a teraz. A teraz może lepiej. Eee, słuchajcie, no nie oceniajmy, nie będziemy oceniani, ba. Nie zakładajmy i nie wyciągajmy pochopnych wniosków, bo po prostu możemy bardzo się pomylić. Mam nadzieję, że to. Eee, uda mi się gdzieś zapamiętać i trzymać z tyłu głowy, myśląc yy, o innych. O tym, co robią, o tym, czego nie robią, o tym, w jakim są miejscu, jakie podjęli decyzje. To jest ich kwestia, czy oni czegokolwiek żałują, czy nie żałują, czy są zadowoleni ze swojego życia. Ba, myślę, że wielu z nich jest wbrew pozorom zadowolonych ze swojego życia, a my nie jesteśmy, i jeszcze dodatkowo próbujemy twierdzić, że inni również nie są i mogliby mieć lepiej. Robert Jordan Peterson, przepraszam, powiedział. E, naprawianie świata zacznie od swojego pokoju. Posprzątaj najpierw w swoim pokoju i widzę coraz bardziej, jak mądre to jest stwierdzenie. Nie powinno interesować, co jest w mieszkaniu sąsiada. Powinna interesować przede wszystkim to, co jest w mieszkaniu naszym i w naszym pokoiku. E, a inni niech mają po prostu to, co chcą mieć. I to ani negatywnego, ani pozytywnego. Po prostu mają, i każdy z nas ma to na co sobie zapracował. W końcu jesteśmy dorosłymi, w końcu jesteśmy. W miejscu, do któregoś coś nas doprowadziło. Tyle. W takim razie zaczynamy ten tydzień. Słuchajcie, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze i że zobaczymy się. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.